Pierwszego dnia naszym zadaniem z GDW Kolegium A było zdobycie magazynów żywności. I właściwie nie było wiadomo, co jest w tych magazynach. Prawda? Ja w każdym razie nie wiedziałem, ale zdobycie magazynów na stawkach. W tych magazynach myśmy nie wiedzieli, aleśmy znaleźli dwie rzeczy. Primo masę mundurów tych panterek, a druga rzecz masę żywności. Cukru, mąki i tak dalej. I potem tego ja nie widziałem, ale jakośmy już stamtąd odeszli, to ludność ze Starego Miasta, jak mrówki na plecach, nosiła tą żywność na Stare Miasto. I dzięki temu przez te 3 tygodnie tego bombardowania Starego Miasta i tak dalej, ta ludność, która siedziała w piwnicach, nie umierała z głodu. To jednak było bardzo pożyteczne. A drugie, te panterki, primo zrobiły nas coś w rodzaju wojska, a po drugie nas uratowały 30 sierpnia, jak była ta akcja otworzenia przejścia dla Starego Miasta, że Niemcy się mieli rozstąpić jak Morze Czerwone, tylko że najwyraźniej oni nie wiedzieli, że są Morzem Czerwonym i się nie rozstąpili. I to był pomysł, no nie wiem, zaakceptowany też przez dowództwo powstania, przypuszczam, generała Montera. W każdym razie pomysł był totalnie absurdalny. Nam się udało dzięki tym panterkom i dzięki inteligencji Morro, Andrzeja Morro, może trochę innych też, ale Andrzej Morro odegrał dużą rolę. I myśmy najpierw przeskoczyli do kościoła świętego Antoniego, znaczy oni już tam byli, Zośka, a kiedy myśmy tam dobiegli. Potem myśmy się schowali, chyba to był Pałac Zamojski, na Alberta Kulabergu, tak się ta ulica nazywała przed wojną. I w tym domu żeśmy przeleżeli cały dzień, znaczy ja przeleżałem, inni przesiedzieli. Niemcy tam rzucali granaty, był dym, kurz i tak dalej. No ale myśmy byli w korytarzu, temperatura tam była, nie wiem, 40 stopni co najmniej, dlatego, bo na dworze było bardzo gorąco, a dom był spalony i mury były jak kaloryfery. No ale nie było wyjścia, a Niemcy chodzili dookoła tego domu, ale bali się wejść, tylko wrzucali granaty przez okna. Myśmy im zniknęli. Był kurz, ale trzeba było tam przeczekać do nocy. I jak zapach zmrok, tośmy wyszli z tej piwnicy wprost do ogrodu Saskiego, stanęli trójkami i w tych panterkach przeszliśmy jak oddział niemiecki na przedłużeniu Marszałkowskiej, która przecina ogród Saski. Była taka jakaś taka krata i był żołnierz, który stał na zwarcie i mówi hasło. Któryś z nas mówi dobrze po niemiecku, powiedział, jakie hasło? My idziemy atakować Polaków, to ty chcesz hasło w drugą stronę. No to on powiedział, w porządku, możecie iść. Myśmy pobiegli, zaczęli krzyczeć, nie strzelać, starówka i tak dalej. No i zginął jeden, strzeli raz i zabili jednego.